Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą karierę. W tym odcinku będzie coś dziwnego, jakiś Puchar Świata na jakiejś dziwnej skoczni. No i ogólnie Puchary Świata same, no okej. Tam rozwój, dobra, staję okej z rozwojem, możemy lecieć. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, opublikowany został 17 dopiero, więc nagrywam dużo do przodu. Widzimy zawodnika... Na belce startowej siedzi następny skoczek. I pominiemy sobie to. Dobra, lecimy. Jadł taki delikatny. Prawie z przodu, ale jednak nie. Więc nie za wesoło. Co to, flaga polska? A bo to Zakopane. O, ale lecę wysoko. Jest Telemark 131 na 120. Świetnie. Gdyby ten wiatr był bardziej z przodu niż z boku. Znaczy bardziej z przodu niż z przodu. Bardziej z przodu niż jest. To jest chyba najlepsza wersja. O, teraz ładnie ciągnie, tylko żebym wylądował. No, 130,5 standardowo. No okej. Rozwój, trening. Dajemy w prędkość dalej. Zapisz i lecimy dalej. Zakopane po raz drugi. Witamy na zawodach. Ciekawe, jaki skok. No ja też witam. Proszę państwa. Pomiń skok. Dalej wszyscy. Okej. Jesteśmy ciekawi, co powiedzą. Ale wiatr! Ale odbicie od belki. Beznadziejne. Ale wiatr jest świetny. Dobrze wyszedł z progu. To żeby tylko utrzymać się jeszcze. I wylądować. 130,5, słabo. Muszę teraz to poprawić. Dobra, odbicie się od belki już jest lepsze. Żeby teraz jeszcze reszta była ok. Mocno wyszedł z progu. No, wyjście z progu było takie średnie, ale lot jest w miarę ok. Dobra, jest telemark, ale słabo. Przy tamtym wietrze dalej skoczyłem. Ale złoto jest. No ok. O, punkcik mogę rozdać. Skończyłem się umowa ze sponsorem. Ale to żaden smuteczek, bo oczywiście mamy całą listę sponsorów, którzy chcą z nami współpracować. I lecimy w prędkość najazdu dalej, 42,5 już zapisujemy i lecimy. Bad Mitterdorf, czy coś takiego. Mitterdorf, dziwne, chyba Niemcy. Gdzieś tu flaga powinna być. No ale brzydka nazwa, to tak w Niemcy obstawiam. Ło! Ale fajne, dynamiczne wyjście. No, leci się na tej skoczni. Rok. Jest! To jest rekord. Znowu rekord. Spójrzmy na powtórkę. A, spójrzmy. Spójrzmy na powtórkę mojego rekordu skoczni. Nie, hops. Ale gość gębę rozdziawił. Ale to nudne. Nie, więcej nie patrzę na powtórki. Teraz czas na następny. Aha, bo jest 1-3 wiatr z przodu. To ja się nie dziwię, że ja tak daleko poleciałem. Ale żaden bot tego nie poprawił. Znakomicie się wybił. Co, powtarzamy? Bez telemarku, ale też ładnie. Co? Tam to było w kwalifikacyjnej. Serio. Dam sobie myszkę dużo bardziej z przodu, bo muszę do tyłu ciągnąć, więc... Żeby... O! Dobrze wyszedł z progu? Żeby mieć tutaj daleki pole manewru. Jest! Poprawiłem rekord bez telemarku. No i git. Fajnie, fajnie. Forma wzrosła o 2 punkty. I co z tego? Skoro ja olewam formę. Duża. I jazda. 43. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze muszę sobie... Chwilę. Jeszcze muszę statystyki wejść. Osiągnięcia. Rekordy. Dłuższe skoki. Chwila, statystyki, rankingi.
Nie, to w statystykach. Nie, osiągnięciach chyba. Rekordy skoczni, o tutaj. Jest, Zbychu, łokieć. Gapak. Gapaka, 115 jest moje tutaj. A, tam mały. Oho, ho. Zbychu, łokieć. Kolejne. Zbychu, łokieć i teraz ten aktualny. No, mam 3 rekordy, no to git. Lecimy dalej. Jeszcze 2. I ponownie ta sama skocznia, oby wiatr mi tak samo sprzyjał jak w poprzednim tutaj konkursie. Ale to się zaraz okaże. Jesteśmy ciekawi, jaki wiatr. Na sygnał. Chwila, teraz się dowiem. Do skoku przygotowuje się. O, no to już teraz już nie będzie tak ślicznie. To już myszka na środku. I lecimy normalnie. Hop. Doskonałe wyjście z progu. Hop, hop, skacz. No ale słabo już w porównaniu. Wiatr widać jak tu wiatr wpływa. Przy dużych skoczniach jest okropna różnica. Ogromna raczej, bo okropna to nie pasuje tutaj. 40-30 metrów różnicy ze względu na sam wiatr. To jest strasznie dużo. To jest strasznie też nie pasuje. Co ja, polonista. Dobra, jeszcze jeden sobie tu puścimy. Nie, nie, gdzie forma? Stranie mi forma, żebym przeskakiwał. Ej, właśnie, bym miał jeszcze formę full, ciekawie, ile bym skoczył wtedy. Harachow! Lecimy w Harachow. Wiatr, a, taki o. Taki sam, ale lepszy. Dużo mocniejsze niż na tej poprzedniej skoczni, więc może też mi się tutaj uda rekord pobić. Doskonałe wyjście z progu. Ale tu troszeczkę w bok zawiewa. Jest! Proszę państwa, to jest rekord. Znowu. Ładnie. Jaram się. Nie, już się nie będę przyglądał. Ohohohoho. 35 metrów prawie różnicy. Ohoho. Mogę tak walczyć. O, teraz wiatr jest równiejszy. Dobrze zaczął. Dobrze wyszedł z progu. Teraz jeszcze utrzymać ten lot ładnie. Jest! Poprawiłem rekord skoczni. To sporo! O 7 metrów! O 7,5 metra! Nice! Dobra, jest! Mam już 4 rekordy. Same mi tutaj punkty rosną. No ale to póki co to komentujcie, subskrybujcie, zmieniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.